Bartosz Szlaśko po walce na FEN20 Next Level z Marcinem Naruszko. Witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bartek, no, decyzja sędziowska i powiedz przede wszystkim, czy zgadzasz się z werdyktem, który usłyszałeś od Anosera? No, ciężko mi na razie coś powiedzieć, jestem świeżo po walce. To decyzja sędziowska jest jaka jest, ja nie czuję się przegrany, może tak wynikało z tutaj skarg sędziowskich. No, nic mi tu dyskutować z decyzją, cieszę się, że daliśmy dobrą walkę, no bo myślę, że walka musiała się podobać, była wielopłaszczyznowa, tak, dużo stójki, uderzeń z mojej strony, bardzo dobre zapasy i próba obaleń ze strony Marcina, no kwintesencja MMA, piękna walka, mam taką nadzieję, że się podobała i tyle, no chwilę odpocząć, jedziemy dalej, nie zostałem tutaj zdeklasowany przez zawodnika, nie oszukujmy się, bardziej doświadczonego, dużo bardziej doświadczonego i no pokazałem się z jak najlepszej strony, jak tak chciałem to zrobić, no nie wyszło może do końca tak jak chciałem, no ale no... No nic, no. Jesteś po walce, więc powiedz nam już teraz, jaki był gameplan na tę walkę, jak chciałeś zneutralizować najmocniejsze strony Marcina Naruszki? No gameplan był stricte w stójce, trzymać na dystans, rozbijać. To wydaje mi się, że wychodziło, bo stójka była na pewno po mojej stronie, rozbijałem go tam i czasami prostymi kopnięciami, no ale niestety nie udało mi się wybronić tych obaleń, przy siatce mnie trochę siłowo mi tam zabrakło do Marcina i dlatego sędziowie chyba tak zapunktowali tą walkę, jak zapunktowali. No obalenia są jakby bardziej widoczne ze strony sędziów niż uderzenia w stójce, no ale myślę, że no tyle. Jak się czułeś kondycyjnie przede wszystkim, no bo jednak ten wymęczający klincz i obalenia musiał zabrać ci trochę zdrowia, czy jednak trzecia runda była bez problemu na pełnym tlenie? No właśnie w stójce bardzo dobrze się czułem. Czułem cały czas luz, że mogłem bić, punktować sobie pojedynczymi akcjami to, co robiliśmy na przygotowaniach, ale właśnie zabrakło tej stricte takiej siły właśnie do klinczu, do parteru. Może właśnie z racji na wiek, może jeszcze tej siły naturalnej mi trochę przybędzie. Wczoraj próbowałem porozmawiać z tobą przed walką, a właśnie mówiłeś, że miałeś ciężkie zbijanie i potrzebowałeś trochę czasu, żeby dojść do siebie. Czy to dzisiaj miało wpływ na ciebie? Nie, myślę, że dzisiaj nie, już waga wróciła do swojej prawidłowej. Wczoraj się tak trochę czułem taki przymulony i dlatego tak nieładnie uciekłem z konferencji. Chciałem złapać sobie trochę oddechu, ale dziś już czułem się doskonale, więc nie ma co tu zwalać na zbijanie wagi czy na coś. No po prostu wyszło jak wyszło. Zabrakło po prostu dobrego klinczu w tej walce i to był myślę klucz ze strony Marcina, że zwyciężył ten pojedynek. No. Przepraszam, jeszcze jedno. Trochę przyszedłem właśnie tak w trakcie tego wywiadu, nie wiem, czy było właśnie, bo twoje pojedynki generalnie tak wyglądały, jak Marcin poprowadził ten pojedynek dzisiaj właśnie, czy byłeś zaskoczony, że on tak trochę, bym to nazwał, że w twojej grze właśnie, w twój sposób właśnie rozwiązał ten pojedynek? Ciężko mi powiedzieć, że zawsze ja się kleiłem, tak, do rywali i obalałem. Potrafiłeś, tak, potrafiłeś ich, nie no. Zawsze, ale potrafiłeś, poprzedni no. Pojedynek z Brandysem chyba był taki właśnie, no, że zneutralizowałeś jego najmocniejsze po prostu strony. Tak, właśnie z Pawłem Brandysem, no to ja byłem tym zawodnikiem, co czułem tam niesamowitą przewagę siłową i że właściwie w tym klinczu robiłem co chciałem, bez tam większych problemów, a dzisiaj to no właśnie zabrakło trochę tej siły, żeby tam tej klamrze zapaśniczej złamać Marcina i gdzieś wyciąć. No dobrze się bronił, trzymał ten klincz, no nic więcej w sumie oprócz tych obaleń, no powiedzmy sobie szczerze, nie pokazał w stójce, no nic nie pokazał, ale bardzo fajna walka, no dziękuję Marcinowi za tą walkę, fajna, no sprawdziłem się na tle doświadczonego zawodnika i tyle, no cieszę się z tej stójki, jestem zły trochę na te zapasy, ale no trudno. Był taki moment w tej walce, mówisz to o dobrej stójce, że tam trafiłeś Marcina, to była taka jakaś chwila, kiedy rzeczywiście widać było, że jest naruszony. Tak, trafiłem chyba raz po midlu, raz prawym prostym, mocnym, później ten middle chyba też go tam trochę przyciął, później przy klinczu moje ciosy no też dochodziły, no widać, że był porozbijany, no ale no kleił, obalił, ja wstałem, on znowu obalił, no i to tak to wyglądało. A powiedz, te stąpy takie, które szły na stopę, bolały cię, czy nie czułeś ich w ogóle? Czy będziesz musiał nowy numer butów teraz zrobić? Nie, w ogóle. Widziałem te jego stąpy w walkach, ale to jakoś w ogóle tego nie odczułem. Nie,
nie zabrało mi to jakiegoś podparcia, więc parę razy widziałem, że Marcin trafiał w deski zamiast w moje nogi, więc no nie zrobiły one na mnie wrażenia. Czyli to mówi, że trochę doświadczenia zabrakło, trochę siły, to było jakby tutaj decydujące? Tak, myślę, że nawet bardziej niż doświadczenie, to po prostu ta stricte siła fizyczna, no bo no, jestem na świeżo po walce, więc też nie chcę tak mówić, ale wydaje mi się, że to nie była taka jednogłośna, jednostronna walka ze strony Marcina, żeby tutaj mówić o jakimś no, niesamowitym zdeklasowaniu mnie. No, czegoś zabrakło na pewno, trzeba wyciągnąć wnioski, pracować dalej i nie roztrząsać za długo tej walki. Kolejna walka, co, Fen też, czy jak to teraz wygląda w twojej sytuacji? To trzeba zapytać włodarzy, nie wiem. Teraz no, na pewno jakby inaczej się potoczyła ta walka, to następna miała być opasna, ale teraz niestety trochę się na pewno oddaliłem od tej drogi opasno. Trudno, no, odbuduje się. Mam nadzieję, że też w federacji, bo bardzo sobie chwalę współpracę tutaj. Dziękuję włodarzom, że mnie umieścili na takiej mocnej gali, na ich jubileuszowej gali, że miałem szansę się pokazania, wykorzystałem to jak mogłem. No i mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę się odbudować. Tutaj dużo zawodników w mojej kategorii, choćby na tej walki walczyło, na tej gali walczyło, no i myślę i mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę jeszcze od włodarzy. No kontrakt jeszcze mam, więc teoretycznie powinna być ta szansa, tylko pytanie kiedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.